Dzień dobry. Dzień życia ogrodnika, amatora i Cię zapraszam na odcinek. Krety. I co my możemy z tym zrobić? Jesteśmy w moim ogrodzie, to znaczy jesteśmy tutaj przy moim trawniku. Możecie zauważyć, że wokół mnie nie ma ani jednej kretowiny. Nie ma kretów. U mnie w domu już nie ma kretów. Ale jak to zrobić, żeby ich nie było? Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do tego odcinka. Zacznę może od początku. Widzicie wokół mnie mój trawnik. Mam tego trawnika około 1000 metrów kwadratowych. Pod tym trawnikiem nie ma żadnej siatki przeciwko kretom, nornicom czy karczownikom. Po prostu jest zwyczajny trawnik, ale zobaczcie, nie ma ani jednego kopczyka kreta. Czy to przypadek? Czy takie warunki tutaj mam, że krety nie chcą się zagnieździć? Nie chcą tutaj przyjść? Otóż możecie zobaczyć w moich filmikach wcześniejszych, a na moim kanale jest ponad 350 filmów i jest kilka filmów również o kretach, o ślimakach, o nierównej walce, o karczownikach, nornicach. I tam pokazywałem, że jednak miałem krety. Ale co zrobiłem? Otóż jest wiele opisywanych takich metod, co można zrobić, jak usunąć kreta, jak go wygonić, a może go zabić, otruć. I otóż, moi drodzy, pamiętajcie tylko, że to jest wszystko natura, to są wszystko żywe zwierzęta i one wszystkie są w tym naszym świecie do czegoś potrzebne. I skupię się dzisiaj tylko na kretach. Nie będę mówił zbytnio o karczownikach czy nornicach, ale o kretach. Krety są pożytecznymi zwierzętami. Pożytecznymi, lecz utrudniają życie tym, którym robią kopce takie, kiedy niszczą trawnik czy warzywnik. Wtedy jesteście zdenerwowani, po prostu nie lubicie kretów. Ale czy aby na pewno to są krety? Czy te kopczyki, które są zrobione, to są zrobione przez krety? A może przez inne szkodniki? A może to zrobiły karczowniki czy nornice? Zobaczcie, jak wygląda prawdziwy kopiec kreta. Jest taki wysoki, dość wysoki w stosunku do innych. Te wszystkie niskie kopczyki niekoniecznie należą do kretów. Przejdę się teraz tutaj wśród moich choinek, tych takich jodeł kaukaskich, świerków. I zobaczycie, że tutaj też nie ma żadnego kopca. Żadnego kopczyka nie ma z kretowinami. Nie ma tej kretowiny. To znaczy, że kretów nie ma. Ale za to są inne szkodniki, które drążą tunele zaraz pod śniegiem, zaraz pod powierzchnią. Pokażę Wam, bo tych szkodników ma mnóstwo, ale kretów nie ma. Możecie zauważyć, tutaj Wam pokażę, że mam takie odstraszacze do kretów. Zobaczcie. Odstraszacze dźwiękowe. Słychać, jak on tutaj brzęczy. Różne są sekwencje. Możecie pomyśleć, że to nic nie daje. Ale ja Wam też nie będę udowadniał, że to coś daje. Ja po prostu je mam. Czy one coś dały? No, to jest kwestia dyskusyjna. Ja mam tutaj, słuchaj, już następny. W następnym miejscu, bo w odległości około tam 12-15 metrów, mam następny. Tutaj zobaczcie. On na zimę został schowany, wczesną wiosną. Parę dni temu został już wyciągnięty, najpierw naładowany i działa. Czy stosowałem jakieś trucizny? Nie. Czy stosowałem jakieś inne odstraszacze oprócz tych dźwiękowych? Nie. Ale pomyślałem tak. Jeśli kret jest pożyteczny, to dlaczego? Kret jest pożyteczny z tego powodu, że zjada nam pędraki. Pędraki to są takie szkodniki, które też możecie zobaczyć na niektórych moich filmikach. Też Wam pokażę fragment, ale zapraszam do całego filmiku, jak pędraki zjadły mi truskawki. Moja ziemia obfitowała w pędraki. Bardzo dużo ich było. W różnych miejscach. No jeśli pędrak jest pożywieniem dla kreta, to może należy zrobić wszystko, żeby zabrać mu pożywienie. Wtedy kret się wyniesie tam, gdzie będzie miał jedzenie. Czy to nie jest logiczne? I też tak zrobiłem. Zastosowałem taki środek, pokażę Wam go tutaj też w miniaturce w okienku. Nazywa się pedrakol. To jest taki środek mikrobiologiczny, dość
intensywny, chyba najbardziej intensywny na rynku, który powoduje niekorzystne warunki dla pędraków. Pędraki wtedy wychodzą na powierzchnię, bo tam w tej sferze, gdzie one bytują, mają te warunki niekorzystne. Następnie można je pozbierać albo stają się łatwym łupem dla innych drapieżników, między innymi ptaków. Uważam, że w ten sposób zmniejszyłem dość znacznie populację pędraków. Jeśli zmniejszyłem populację pędraków, logiczny wniosek, krety nie mają co jeść, więc nie zakładają u mnie domostw. W związku z tym może taka moja sugestia, zastanówcie się albo sprawdźcie wasze ogrody czy trawniki, jeśli macie kretowiny, a może tam jest bardzo dużo pożywienia dla tych kretów, może warto pozbyć się pędraków. Pędraki również niszczą wam trawnik, niszczą wam korzenie roślin. Uważam, że pędraki są bardziej szkodliwe i bardziej uciążliwe niż krety. Może warto zabrać za jednym razem, zabrać kretom pożywienie, czyli eliminować pędraki, bo nie będziecie mieli ani jednego, ani drugiego szkodnika. Te takie ultradźwiękowe czy dźwiękowe odstraszacze do kretów, nornic, karczowników, tak jak powiedziałem, nie wiem, czy działają w 100%, ale niewielkim kosztem, bez zabijania, bez trucia, a szczególnie wtedy, kiedy macie inne zwierzęta w domu, to też żadnej trutki nie dacie, no bo wasz pupil, wasz pies może się tą trutkę zjeść i co wtedy? Albo macie małe dzieci, które też mogłyby podnieść jakiegoś cukierka, który jest trucizną, trutką właśnie na te krety czy nornice. Istnieją wprawdzie na rynku takie tabletki, tak to wygląda, takie kapsułki, takie tabletki gazowe, którymi możecie zabić te stworzenia. Chciałbym przy okazji was zaprosić na film, kolejny film, który się ukaże. W najbliższych dniach postaram się, aby był jeden po drugim. O ślimakach. O nierównej walce z ślimakami. Tutaj warto zwrócić również uwagę na parę aspektów, ale to już w kolejnym filmiku. Więc zapraszam was do subskrypcji. A moich subskrybentów, którzy nie macie powiadomień o moich nowych filmach, nie zapomnijcie sprawdzić, czy macie załączone powiadomienia w formie dzwonka, dzwoneczka. I tam jest taka opcja, trzeba ustawić sobie, są trzy takie propozycje w opcję zawsze. Wtedy poinformuję was YouTube, że Dzień Życia Ogrodnika Amatora wyemitował nowy filmik. Zawsze możecie go nie oglądać, jeśli wam się temat nie spodoba. Ale czy nie warto dostawać powiadomienia, bo potem piszecie mi, a kiedy zrobić oprysk, a kiedy nawozić, a ja to wszystko na bieżąco w moich filmach pokazuję. Potraktowałem w tym roku ten kanał Dzień Życia Ogrodnika Amatora jako taki kalendarz. Będę emitował filmy, będę nagrywał filmy takie przypominające, krótkie filmy, nie takie po 20-30 minut. Wiele jest takich filmów na YouTube ogrodniczych, ale ja nie mam czasu sam oglądać i poświęcać czasu na jeden film 20-30 minut, na drugi, na trzeci. Życie jest dość szybkie, dużo pracy w ogrodzie i innych obowiązków, więc mnie odpowiadają filmy krótkie, 2, 3, 4 minuty. Tyle mogę poświęcić, ale ważne, żebym pamiętał o tym, co mam zrobić. W związku z tym na moim kanale właśnie w tym roku tak zamierzam emitować filmy. Filmy jednoporadnicze, jednotematyczne. Dzisiejszy film o kretach jest trochę takim też zachęceniem do oglądania mojego kanału, do omówienia, co będzie. Dlatego, że w inny sposób do was nie mogę dotrzeć. A chciałbym, żebyście też korzystali z takiego przypominania, bo możecie mieć kalendarze, notatniki, ale nie zawsze tam się zajrzy, tam zobaczycie i myślę, że takie powiadomienie z YouTube'a o tym, że Dzień Życia Ogrodnika Amatora dzisiaj opryskuje, jutro sieje to czy tamto, przesadza i porady, jak dba o pomidory, że owocują mu prawie do początku grudnia, jak pokonał zarazę. Jeśli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania mojego kanału, subskrypcji, komentowania dla zasięgów chociażby, no i łapki w górę
Będzie mi bardzo miło. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.